Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj szybciutki sos mięsny z cukinią. Bardzo chętnie sięgam po to danie wtedy, kiedy się spieszę lub nie mam szczególnego pomysłu na obiad lub kolację. To bardzo sycący, lekki i smaczny posiłek, więc mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Ja najchętniej podaję go z pieczywem, chociaż równie świetnie sprawdzi się z ryżem czy po prostu z ziemniakami. Za chwilę pokażę, jak go przyrządzić, a przepis i składniki jak zawsze podaję na www.skutecznie.tv. No i serdecznie tam zapraszam. W garnku rozgrzewam niewielką ilość oliwy z oliwek lub oleju. Dodaję 400 g mięsa mielonego, ja biorę wieprzowe. Mięso rozprowadzam równą warstwą na dnie garnka i ponieważ jest tłuste, to na średnim ogniu pozwala mu się spokojnie wytopić, tylko najpierw przyprószę je przyprawami. Ja dodam sól, niepełną łyżeczkę, pół łyżeczki pikantnej papryki, ja dodaję chili. I zostawiam na chwilę na średnim ogniu, a w tym czasie szybko pokroję cebulę. Jedną dużą cebulę kroję w niezbyt drobną kostkę. Gotowe. Cebulę dodaję do mięsa. Tylko najpierw je dokładnie wymieszam z przyprawami i rozdrobnię. Dodaję także dwa ząbki czosnku, drobniutko posiekane lub przeciśnięte przez praskę. Już teraz pachnie przepięknie, ale dajmy mu jeszcze trochę czasu, a kuchnię wypełni naprawdę wspaniały mięsno-czosnkowo-cebulowy aromat. Zmniejszam grzanie, przykrywam i duszę pod przykryciem tak długo, dopóki nie pokroję cukinii. Będę potrzebowała dwie młode cukinie, obieram je. I te obrane cukinie kroję w dowolne mniejsze kawałki, w kostkę, półplasterki, plasterki, według uznania. Ponieważ cukinia jest młoda, nie wydrążam pestek. W przypadku starszego warzywa wydrążyłabym gniazdka nasienne i dopiero taką obraną cukinię bez nasion pokroiłabym w kostkę. Cukinia pokrojona, czeka na swoją kolej. Cebulka też ładnie już zmiękła, a mięso z całą pewnością jest gotowe. Czas na pomidory. Mogą to być trzy duże, dojrzałe pomidory. I gdybym korzystała ze świeżych pomidorów, to po prostu bym je sparzyła, obrałabym ze skórki, pokroiłabym w niezbyt drobną kostkę i dodałabym do mięsa. Można się także posłużyć gotowymi pomidorami w puszce. Jest to puszka siekanych pomidorów. Puszkę wypłukuję odrobiną wody i tak jest zdecydowanie szybciej. Chętnie korzystam z pomidorów z puszki, bo tak jest zdecydowanie szybciej, chociaż oczywiście ze świeżymi pomidorami z pewnością to danie byłoby bardziej godne polecenia. Całość dokładnie mieszam i dodaję cukinię. Dokładnie mieszam. Staram się, aby każdy kawałek cukinii był zanurzony w sosiku, po to, żeby się równomiernie i w równym czasie ugotowała. Przykrywam i na małym, ale niezbyt małym ogniu duszę całość, aż cukinia będzie miękka. Minęło jakieś 30 minut. Ja w międzyczasie kilkakrotnie mieszałam danie, aby się nie przypaliło. W tej chwili wygląda tak. Nie lubię, kiedy cukinia jest zbyt rozgotowana i taka ciapciata, dlatego uznaję, że w tej chwili już jest dobra i wyłączam grzanie, no ale oczywiście gotujemy do chwili, kiedy cukinia osiągnie pożądaną miękkość. Moje danie już jest doprawione w sposób, który mi odpowiada, więc nie będę dodawała już dalszych przypraw, no ale oczywiście teraz jest czas, aby doprawić je do smaku. Plus można także dolać trochę wody, jeśli chcemy mieć nieco więcej sosu. Ja zostawiam dokładnie w takiej postaci, jak widać teraz, taki gęsty, mięsny sos, bez żadnego zaciągania. Będzie po prostu idealny do pieczywa. Podaję od razu lub zostawiam do wystygnięcia, wstawiam do lodówki i podaję dopiero następnego dnia po odgrzaniu. Dzięki temu smaki będą miały szansę ładnie się przegryźć, a danie będzie smaczniejsze.
I gotowe. Proste, szybkie, żeby nie powiedzieć bezwstydnie błyskawiczne w przygotowaniu. I co najważniejsze, naprawdę smaczne danie. Świetne na obiad lub na szybką kolację. Ja ten gęsty, mięsny sosik z warzywami lubię podawać z pieczywem, ale oczywiście równie dobrze odnajdzie się z innymi typowymi obiadowymi dodatkami, na przykład ryż, ziemniaki, a nawet i bez dodatków, jeśli ich nie lubimy. Mam nadzieję, że Wam posmakuje. Jest naprawdę smaczne, a jego niewątpliwą zaletą jest szybkość przygotowania. Gorąco polecam i życzę smacznego.